Aleksandra, bardzo często byłaś porównywana do Joanny Krupy. Wiemy teraz, że ona ma dość ciężki czas związany z separacją. Jak zareagowałaś na wiadomość o tym? Mi było bardzo przykro coś takiego czytać. Mi zawsze jest przykro, gdy ludzie się rozstają, no bo ja życzę ludziom jak najlepiej. Ja wiem, przez co, jakie emocje się z tym wiążą. Sama się rozstawałam publicznie. To rozstanie jest fatalne, ale rozstanie publiczne jest jeszcze gorsze, bo cały świat patrzy i jest milion ekspertów, którzy wiedzą więcej na temat twojego związku niż ty sama. No więc bardzo mi było szkoda i przykro, ale jedną rzecz zauważyłam, no, że było napisane, Joanna napisała, że są w separacji, a media napisały, że się rozwodzą. Separacja, rozwód to zupełnie dwie inne rzeczy i mam nadzieję, że po tym czasie, jak się spędzą osobno, może dojrzeją do tego, albo że się zatęsknią ze sobą i wrócą do siebie. Życzę im jak najlepiej. No. A jeżeli nie będą chcieli, no to już jest ich decyzja. Ja nie wchodzę ludziom z butami w związki.